raz 24 organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dni Drozdowo-Łomża i po raz 4 z rzędu gościmy w Wenedzie, gdzie rozpoczynamy Galerię Talentów. Dzisiaj w programie występy instrumentalne, wokalne, muzyka rozrywkowa i klasyczna. Dodatkowymi atrakcjami będą liczne konkursy z nagrodami, a także zabawy edukacyjne. Zapraszamy! Galeria Talentów to taki specyficzny, specjalny koncert, który jest promocją nie tylko tych gości zaproszonych, no niektórych gości przynajmniej, ale przede wszystkim artystów łomżyńskich, bo przecież ja za każdym razem powiadam, z tych mniejszych miejscowości wywodzą się wspaniali artyści, wspaniali naukowcy, zresztą w piosence Hanka Bielicka o tym śpiewa w refrenie. I dzisiaj usłyszą Państwo trio akordeonowe, którego członkami są właśnie artyści pochodzący z Łomży. Powiedz mi coś o akordeonie. Jak to jest z popularnością tego instrumentu w dzisiejszych czasach? Więc tak, akordeon jest, myślę, że bardzo popularny, tylko większość ludzi kojarzy akordeon taki jak tutaj, z całkowicie innym akordeonem, z takim z biesiadą sprzed 50 lat i z weselem, z ogniskiem na przykład. My gramy na całkowicie innych akordeonach, akordeonach koncertowych, które tak naprawdę, wystarczy tylko spojrzeć, niczym nie przypominają tych akordeonów, które są w oczach większości, myślę, ludzi. Teraz mogę stwierdzić, że nie grałem w sumie przez 4 lata. Ogólnie to grałem na akordeonie chyba ze 12 lat. I teraz po 4 latach powracamy na scenę. Założyliśmy takie trio, myślę, że wam się podobało. No i zapraszamy na następne koncerty. Ile lat, ciężko stwierdzić. Ktoś będzie po 5 latach dobry, a ktoś będzie po 10, a ktoś będzie grał 20 i dalej będzie walił hołturę. A ja się uczę całe życie. Moim zdaniem należy obalić mit tego, że akordeon jest instrumentem wiejskim, weselnym i chałturniczym, że tak się wyrażę, tak? Dał temu na przykład wyrostek Paweł Janas, jest kupa Emotion Trio, tak? Jest kupa instrumentalistów, akordeonistów, którzy zadają kłam temu stwierdzeniu. Na akordeonie można grać muzykę barokową, klasyczną, Bacha, Mozarta, Scarlattiego, współczesne utwory. W dzisiejszym koncercie wystąpi też Artur Sychowski, uzdolniony niesłychanie pianista wywodzący się z Trójmiasta, który ma już za sobą wielkie sukcesy artystyczne w Ameryce Północnej, w Emiratach Arabskich i w Europie Zachodniej. Zatem serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie koncerty tegorocznego festiwalu. Jest ich 22. Oh, yeah.
Oprócz tego wystąpią młodzi artyści, którzy dopiero poznają arkana sztuki muzycznej, sztuki wokalnej i właśnie w tej drugiej części będą zaprezentowane te młode talenty. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się w Wenedzie na imprezie pod tytułem Galeria Talentów. Mamy nadzieję, że Wam również się podobało. Do zobaczenia!